Hej kochani, tutaj Justyna z Gitago Art. Przychodzę dzisiaj do Was z mega fajnym tutorialem, na który sama się cieszę, ponieważ od dłuższego czasu marzyłam, żeby sobie zrobić to, co Wam pokażę. No dobra, nie będę już utrzymywać tajemnicy, bo i tak prędzej czy później musiałabym powiedzieć, co będziemy robić. A będziemy robić kocyk na rękach. I jestem mega podjarana właśnie tym kocykiem, bo od pewnego czasu chciałam mieć taki słodki, biały kocyk, który nadawałby się też idealnie do zdjęć. Ostatnio są takie modne zdjęcia na Instagramie i właśnie taki kocyk będzie idealnym dopełnieniem tego oto kocyka, tego oto zdjęć. Jak widzicie, jestem w nieco innym miejscu, więc jeżeli usłyszycie jakieś dziwne dźwięki typu, nie wiem, coś spada, coś miauczy, coś grzebie, to tak ma być. To jest właśnie w scenariuszu tego filmu i tak właśnie miało być, dokładnie wtedy, kiedy to się wydarzy. Tak, okej, okay, no to może nie przedłużam. Pokażę Wam, jak za pomocą rąk i świetnej włóczki Couture Jazz zrobić kocyk na rękach. Przy okazji powiem Wam od razu, że z takiej właśnie włóczki możecie zrobić też komin, taki gruby. To nie musi być wcale kocyk, ale ja akurat dzisiaj zrobię sobie kocyk. Mam przy sobie chyba 12 włóczek, więc zobaczymy, jakiej wielkości wyjdzie z tych 12. Potem go zmierzę i zobaczymy, co i jak. Ok, pokażę Wam, jak zacząć. Przede wszystkim jeszcze pokażę Wam w zbliżeniu włóczkę, której będziemy używać. Tak jak mówiłam, jest to Couture Jazz. Ona jest taka dosyć gruba, ale warto wiedzieć, i taka ażurowa trochę, ale warto pamiętać o tym, że ta włóczka ma tylko 15 metrów, więc jeżeli chcecie zrobić taki duży, duży kocyk pełnowymiarowy, no to możecie potrzebować jej dużo, dużo więcej. Natomiast nie jest ona droga, więc wydaje mi się, że warto mieć przynajmniej jeden taki ładny kocyk ręcznie robiony w domu. Ok, otwieram pierwszą włóczkę. Właściwie potrzebujecie tylko włóczkę i ręce, a potem będziecie jeszcze potrzebować trochę nożyczki może. W sumie. Aha, gdzie jest końcówka? Końcówko, gdzie jesteś? Tu jest, dobra, znalazłam. Ok, zabieramy się do tego bardzo, bardzo prosto, ponieważ zaczynamy od pętelki. Przekładamy w ten sposób, wyciągamy. I teraz to od Was zależy, czy chcecie, żeby ten kocyk był taki bardziej ażurowy, czy taki ścisły. Ja tutaj Wam pokażę, taką próbkę sobie robiłam. Coś takiego. I on jest tutaj bardziej ażurowy. I przyznam szczerze, że mnie się taki bardziej podoba, więc taki właśnie Wam pokażę. Natomiast jeżeli będziecie chcieli zrobić taki bardziej ścisły, no to wtedy będziecie robić po prostu mniejsze oczka. Ok. Mamy tą naszą pętelkę. I teraz przewlekamy włóczkę. I robimy kolejną pętelkę, mniej więcej takiego samego rozmiaru jak ta poprzednia. To jest ważne, bo jeżeli nie będziecie zwracać uwagi na rozmiar tych pętelek, no to Wasz kocyk będzie nieco nierówny, co też będzie urocze, no ale może w prawnemu oku przeszkadzać. Ok. No i słuchajcie, tak robimy i w zależności od tego, jakiej chcecie mieć szerokości ten kocyk, no to właśnie tyle robicie oczek. Ja już się zgubiłam, szczerze mówiąc. Dobra, ja sobie zrobiłam 25 oczek. Na końcu zostawiam sobie takie oczko. Ja sobie przekręcam zawsze, znaczy na początku ten mój warkocz, tak go nazwijmy, bo tak mi się łatwiej pracuje. I teraz tak, tutaj została Wam końcówka. Tutaj macie jeszcze ten wasz, to Wasze oczko jedno. Zostawiacie to oczko i kolejne oczko robicie w kolejnym oczku łańcuszka. Ok, to jest takie masło maślane, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Tutaj macie oczko, to zostawiacie, tutaj robicie. I teraz robicie kolejne oczko w kolejnym oczku. Jakkolwiek głupio to brzmi. Ale po prostu robicie, o, pętelki. Będę to nazywać pętelki. Robicie pętelki w każdym kolejnym oczku. I tak jak mówiłam, ważne jest, jakiej wielkości będziecie robić teraz te pętelki, ponieważ od tego zależy, czy Wasz kocyk będzie zbity, czy będzie taki bardziej ażurowy, jak mój. Chyba się gdzieś pogubię. I teraz tutaj dochodzimy do końca. Robimy ostatnią pętelkę. I bierzemy naszą włóczkę.
i robimy pętelkę w ostatniej pętelce. I pamiętajcie, pilnujcie, żeby te pętelki były mniej więcej takiej samej wielkości jak poprzednie. To jest bardzo istotne. No i słuchajcie, i tak robimy przez cały czas, aż nam się nie skończy. I jeżeli skończy nam się włóczka, to po prostu przywiązujemy węzełkiem. On się i tak potem schowa w tych splotach. Tutaj już jeden supełek miałam i on się już schował, bo akurat w tej włóczce wystąpił taki jeden mały supeł. Się schował. No jest to trochę pracochłonne, ale w sumie jak macie jakiś fajny serial, to możecie sobie go odpalić i właśnie robić taki ekstra super kocyk. Ta włóczka jest bardzo delikatna i taka mięciutka, więc no jest po prostu idealna, a jeszcze ma takie fajne kolory. Ja sobie akurat wybrałam taki jasny, ale są różne. No jak widzicie, nie jest to zbyt skomplikowane, więc może sobie z tym poradzić każdy. Szczególnie osoby, które na przykład chciałyby zrobić coś z włóczki, ale może niekoniecznie ogarniają szydełko. I druty. I tutaj została wam ta pierwsza pętelka i ją również wykorzystujecie dokładnie w taki sam sposób. No i tak sobie jedziemy. I teraz, tak jak mówiłam, musimy po prostu przywiązać supełkiem. Mocny supełek musi być. Okej. I on się nam tutaj gdzieś schowa na pewno. No i wróciłam. Stwierdziłam, że robienie koca z całej długości, ze wszystkich włóczek, które mam, w sumie nie ma sensu, bo pokażę wam, jak zrobić taki mniejszy kocyk, który będzie idealny właśnie dla dziecka, dla kotka, pieska, albo ewentualnie po prostu do wózeczka, czy też do łóżeczka. I będzie idealny właśnie, jeżeli chodzi o rozmiar, a zużyłam tylko 6 motków wełny. Pokażę wam teraz, jak go wykończyć, a potem go zmierzymy, no i będziecie wiedzieli dokładnie, jakie ma wymiary właśnie z tych 6 motków, z tym, że pamiętajcie, że te wymiary mogą się różnić. Te wymiary mogą się różnić w zależności od tego, jak ciasno albo mniej ciasno robicie wasz kocyk. Ok, jak go wykończyć? On mi tutaj spada, a kot mi tu nie ułatwia życia. Zostaw, paskudo. No właśnie, ja już widzę, że kocyk nie będzie mój, tylko jego. Dobra, muszę sobie poradzić z tym problemem. Ok. Najpierw bierzemy tutaj te 2 oczka, które mamy, ostatnie, i przewlekamy przez nie włóczkę. Mamy oczko. Mamy oczko. Bierzemy następne oczko i przewlekamy. Znowu mamy oczko, bierzemy kolejne i tak łączymy cały czas, dodając oczko, które nam właśnie powstało, do oczka, które już mamy. To też nie jest trudne. Chociaż na początku trochę się wydaje. Ja na początku nie umiałam tego załapać. Sama nie wiem czemu, bo teraz wydaje mi się to naprawdę proste. Dlatego, tak jak widzicie, musicie sobie zostawić trochę tej włóczki, żeby móc wykończyć wasz kocyk. Dobra.
I teraz potrzebne są nożyczki. Odcinamy, zostawiamy sobie kawałek tej włóczki naszej. Odcinamy. I teraz robimy taki zawijas. Może wolniej trochę. Taką pętelkę tutaj będziemy robić. Raz. I dwa. I już mamy węzeł. No i chowamy tą resztę, przeplatając się pomiędzy oczka. Okej, mamy kocyk. Tak wygląda jego lewa strona. Tak wygląda prawa. I teraz zmierzymy, ile on ma. Nie będzie to łatwe, ale zmierzymy. Okej. Tutaj ma 86. A tutaj 65. Także szerokości 85, długości 65. I tak jak mówiłam, zużyłam tutaj 6 motków. Jeżeli chcecie, żeby ten kocyk był większy, no to musicie od razu kupić sobie większą ilość motków i wtedy zrobicie sobie całkiem duży kocyk. Natomiast na taki właśnie, gdzie jest niecały metr szerokości i trochę ponad pół metra długości, właśnie potrzeba 6 motków. Coś czuję, że ten mój kocyk za niedługo zostanie zaadoptowany przez tą czarną pumę, która tutaj biega, no ale trudno, czasem też tak trzeba. Jeżeli chodzi o pranie takich kocyków, to na pewno możecie prać je ręcznie, delikatnie, a jeżeli macie w pralce taki tryb właśnie bardzo delikatny, to też mi się wydaje, że powinna dać radę, tylko broń Boże w wysokiej temperaturze, bo to nie. Okej, no to słuchajcie, tyle ode mnie w takim razie. Dziękuję Wam, że byliście. Jeżeli skorzystacie z tego tutorialu, a mam nadzieję, że to zrobicie, nie zapomnijcie oznaczyć nas hashtagiem kurs Passat i kliknijcie w dzwoneczek, kliknijcie kciuk w górę. No, mówiłam, że kot mi tutaj zajmie właśnie. Kliknijcie kciuk w górę i odwiedźcie mnie też przy okazji na Gitago Art. A! I nie zapomnijcie subskrybować, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No to tyle ode mnie. Jeszcze Wam przyjemnego dnia, tudzież wieczoru. Do zobaczenia znowu.